Witam serdecznie, ze mną Michał Pieńkowski, filmograf, a ja nazywam się Paulina Litwinow i na co dzień zajmuję się promocją w Filmotece Narodowej. Przez ostatnie pięć lat w ramach projektu Nitrofilm konserwowaliśmy i rekonstruowaliśmy cyfrowo najstarsze polskie filmy przedwojenne. O wybranych 14 tytułach opowiemy Wam w programie Z Miłości do Kina. Opowiadać będziemy nie tylko o przedwojennych filmach, ale także o różnych ciekawostkach związanych z produkcją filmową tamtych lat. Filmy z roku 1936 opowiada nam historię dwóch skłóconych rodzin. Rodziny zajmują się produkcją sprzętu sportowego. W pewnym momencie okazuje się, że ich potomkowie mają się ku sobie. Oczywiście rodzice nie byli w stanie tego przewidzieć, a w głównych rolach Jadwiga Smosalska i Aleksander Żabczyński. A jak to się skończyło, zobaczymy w filmie Jadzia. Jadzia, o której mówimy, była zrealizowana na taśmie zwanej potocznie nitro. Co to dokładnie oznacza? No, może pamiętasz ze szkoły, że azot ma symbol N. N to właśnie jak nitro, czyli łacińska nazwa azotu. I do właśnie azotu jest bardzo dużo w budowie chemicznej tej taśmy. Takie taśmy stosowane były od samego początku kinematografii, mniej więcej do połowy lat 50. To oznacza, że od lat 50. mamy zupełnie nowy rodzaj taśmy. Taśma, która obecnie jest stosowana, o ile jeszcze filmy są realizowane na taśmie filmowej, jest trwalsza, wytrzymalsza i co najważniejsze bezpieczniejsza niż taśmy Nitro, dlatego że taśmy Nitro były bardzo silnie łatwopalne, czasami wręcz wybuchowe, co niejednokrotnie powodowało pożary w kinach. A film Jadzia znamy w sumie całkiem nieźle i oglądaliśmy go nieraz, ale co nowego zobaczymy tym razem. Jadzia, którą można dzisiaj oglądać, to jest zupełnie inny film niż znany dotychczas. Zachował się, to taka ciekawostka, że w czterech kopiach różnych. Jedna przywędrowała do nas, a w zasadzie przypłynęła z za oceanu, bo ze Stanów Zjednoczonych. I dopiero ich zmontowanie ze sobą pozwoliło uzyskać nieznane dotychczas materiały. I co nowego zobaczymy w tych nowo odnalezionych fragmentach? Jedną z takich scen, której brakowało dotychczas w Fabule Jadzi, była scena konfrontacji ze sobą prezes Okrzy, czyli właścicielki konkurencyjnej firmy sportowej, oraz Jadzi i jej ojca. I to właśnie ta scena jest istotna dla całego filmu, bo wyjaśnia przyczyny konfliktu między rodzinami. Jak dla mnie jedna z najfajniejszych polskich komedii przedwojennych. Mamy tak, Amanta Żabczyńskiego, świetną Ćwiklińską, no i królową Srebrnego Ekranu, Jadzie Smosarską. Smosarska rzeczywiście była ulubienicą publiczności, chociaż ja osobiście nie do końca za nią przepadam. Natomiast rola Ćwiklińskiej w tym filmie jest rzeczywiście rewelacyjna. To co, tym bardziej zapraszamy do oglądania Jadzi.